Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i niestety będzie to kolejny odcinek o osobie, która niedawno odeszła. Bardzo wiele osób prosiło mnie o ten odcinek, ponieważ pani Krystyna Kołodziejczyk była aktorką bardzo znaną i lubianą. Znaliśmy ją z polskich filmów, seriali, choć głównie ona uwielbiała występować w teatrze. Również była aktorką dubbingową, a jej życie było bardzo interesujące. Grała prawie do samego końca. Bardzo zależało jej na tym, żeby uprawiać zawód, choć narzekała, że w jesieni życia niestety propozycji filmowych nie było tak dużo jak kiedyś. Opowiem wam więc, jak wyglądała jej droga do kariery, jak ta kariera się rozwijała, jak przebiegała przez lata, ale także opowiem wam o jej życiu prywatnym. O tym, jak szukała miłości, jak tę miłość znajdowała, jak niejednokrotnie ta miłość się kończyła, a na koniec opowiem wam o romantycznej historii jej małżeństwa, ponieważ jej mąż odszedł zaledwie 2 tygodnie przed panią Krystyną. Dlatego rodzina musiała mierzyć się z niesamowitą tragedią, tracąc obydwojga rodziców. A czemu mówię, że to romantyczne? No sami się przekonacie w tej historii. Wygląda na to, że mam dzisiaj do opowiedzenia dla was historię niesamowitej osoby, aktorki, która na pewno na długo utkwi w naszej pamięci i której życie na pewno warte jest tego, żeby je wam przypomnieć dzisiaj, zresztą tak jak sami chcieliście. Serdecznie was więc zapraszam do wysłuchania i obejrzenia dzisiejszego odcinka. Krystyna Kołodziejczyk-Szyszko, również Krystyna Kołodziejczyk-Ziębińska, urodziła się 30 marca 1939 roku w Częstochowie. Nie od zawsze myślała o tym, żeby zostać aktorką. Kiedy była małą dziewczynką, a później nastolatką, bardzo dużo czasu zajmował jej sport, więc być może myślała o tym, by zostać sportsmenką. W latach gimnazjum, chętniej od randek, wybierałam treningi. Pochłaniał mnie sport. Trenowałam wyczynowo pływanie razem z Wojtkiem Frykowskim, o którym już macie zresztą odcinek na moim kanale i zostawię wam go w karcie. Przyjaźniłam się głównie z ludźmi ze studiów oraz tymi, z którymi pracowałam. Ale chyba więcej było we mnie miłości do aktorstwa niż do mężczyzn. Czasem jednak było to ze sobą powiązane. Jak widzicie więc, z tego sportu przeszła do aktorstwa, ale właśnie panowie, chłopcy byli gdzieś zawsze na boku. Faktycznie jednak aktorstwo kiedyś do niej przyszło i pani Krystyna postanowiła zdawać do szkoły aktorskiej. Była absolwentką Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Występowała później w teatrach, dramatycznym w Koszalinie, polskim w Bydgoszczy, polskim w Poznaniu, a także studio w Warszawie oraz nowym w Warszawie oraz w Och Teatrze. Na studiach zbudowała przyjaźnie na całe życie. Jak się później okazało, miała też nosa, bo okazało się, że te przyjaźnie to właściwie zbudowała ze śmietanką polskiego świadka artystycznego i aktorskiego. Filmówka związała mnie na lata z Zosią Saretok, ale też z Agnieszką Osiecką, Zosią Nasierowską, znaną fotografką, Januszem Majewskim, reżyserem, Kubą Morgensternem, Romanem Polańskim. Spotkaliśmy się w Łódzkim w Spatifie i w kawiarni Honoratka. Wakacje z kolei spędzałam na Sopockiej plaży w towarzystwie Zbyszka Cybulskiego, Bogumiła Kobieli i innych artystów kabaretu Bim Bom. A pani Krystyna miała swój pseudonim. Była wtedy nazywana Kiksa. Zapytacie dlaczego? Niech wam odpowie. Tak naprawdę nie ja to wymyśliłam, ale Zosia Saretok, nieżyjąca już od kilku lat aktorka, którą poznałam w wieku 5 lat. Nasi rodzice się przyjaźnili, więc była dla mnie prawie jak siostra. Razem chodziłyśmy do szkoły średniej. To wtedy stwierdziła, że Kiksa bardziej do mnie pasuje. Od pierwszych liter imienia i nazwiska dołożyła mój sfiksowany charakter i tak powstała Kiksa. Szybko się przyjęło, bo studiowałyśmy też razem na tym samym roku na łódzkiej filmówce. I tak już zostało. Kiedy więc w moim środowisku ktoś mówi Kiksa, to wiadomo, że chodzi o mnie. Studia ukończyła w 1960 roku. I choć karierę zaczęła już jako 17-latka w Królu Maciusiu I Wandy Jakubowskiej, to bardziej znacząca rola to na pewno ta, z której możecie już ją tak na pewno pamiętać, czyli rola w komedii Kafe pod Minogą. A przez całą swoją karierę stworzyła ponad 100 ról tych filmowych, teatralnych czy serialowych, ale właśnie tę pierwszą, najbardziej znaczącą, często wspominała. Maturę zdałam jako 17-latka i zaczęłam studia na filmówce. Niemal od razu wystąpiłam w filmie Król Maciuś I, a wkrótce również w 3 innych. Najważniejszy to Kafe pod Minogą w 1959 roku, gdzie powierzono mi rolę Sabci. Miałam wtedy zaledwie 18 lat i grałam u boku Sław, Adolfa Dymszy, Stefanii Górskiej, z którą zresztą dzieliłam garderobę.
Ile ja się nasłuchałam różnych opowieści i pikantnych dowcipów przesympatycznej Stefci. Byłam wtedy na planie bardzo grzeczna, ale bałam się dymszy. Wydawał mi się taki surowy, poważny, brakowało mu luzu, wyznała kilka lat temu w rozmowie z magazynem Życie na gorąco retro. I na pewno wiele osób, wiele spośród Was i wiele spośród Was, którzy mnie dzisiaj oglądacie, pamięta panią Krystynę właśnie z ról serialowych, ponieważ w nich właśnie świeciła bardzo jasno, zapisała się charakterystycznymi rolami, na przykład w takich serialach jak Zmiennicy, Dom, Złotopolscy, Miodowe lata czy Czterej pancerni i pies. Ale na pewno zapamiętacie także komedie, w których wystąpiła, takie jak Kogel Mogel, Ceka Dezerterzy, Pogoda na jutro. Pojawiła się także m.in. w filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. I choć była jedną z ulubionych aktorek Adama Hanuszkiewicza, to jak sama mówi, cisnął ją na planie niemiłosiernie. Ale wiecie, jak to często jest. Kto się czubi, ten się lubi. Hanuszkiewicz w przedstawieniach, którego grałam w Teatrze Studio, a potem w Teatrze Nowym, zawsze mnie strofował i ciągle mi zwracał uwagę. Akceptowałam to i traktowałam jako cenne wskazówki. Kiedyś przyjechał do nas na działkę, usiedliśmy przy kawie i zapytałam go: Adam, dlaczego ty mnie tak ciągle opieprzasz? Opieprzam tylko tych, których cenię i lubię, odpowiedział. Był wyjątkowy i przyjął też wyjątkową formę okazywania sympatii. Szanowałam go i lubiłam. Ale na pewno powiecie, że aktorka od początku była bardzo rozpoznawalna i tak dalej, no wszystko co za tym idzie. A to się okazuje, że nieprawda. Ta popularność przyszła z czasem, przez lata nas rozśmieszała i sprawiła, że na co dzień po prostu byliśmy bardziej pogodni w tym szarym dniu, jednak zasiadanie przed telewizorem i oglądanie, przyznacie, że tych w PRL świetnych komedii, które naprawdę nas bawiły i pokazywały rzeczywistość w krzywym zwierciadle, do tej pory się zastanawiam, jak im się to udawało, że powstały te najfajniejsze dzieła właśnie w tym okresie, mimo panującej cenzury. To trzeba przyznać, że po 10 latach dobrych, w których pani Krystyna nie narzekała na pracę, przyszedł czas, kiedy no tych propozycji było, delikatnie rzecz ujmując, troszkę mniej. Ale to wtedy właśnie pojawił się na jej drodze Bareja, no i pojawiły się też te filmy, które chyba najbardziej pamiętacie. A jak rozpoczęła się ich współpraca? To Roman Polański przyprowadził mnie do Stanisława Barei, który akurat szukał kogoś do roli Heleny Koniuszkowej w swoim serialu Zmiennicy. Reżyser zmierzył mnie wzrokiem i skwitował. Właśnie takiej baby szukałem. I tak zagrałam matkę Mariana. Tę, która ujawnia w jednym z odcinków przepis na herbatę. Żyło się wtedy zupełnie inaczej, biednie i trudno czasem, ale jakoś tak fajniej. Życie miało większy urok i chyba nie tylko dlatego, że byliśmy młodzi. A w swoim życiu prywatnym aktorka była taka sama, lubiła się śmiać, była duszą towarzystwa. Kocham się śmiać i czerpać radość z życia. Zawsze byłam towarzyska, lubię jak jest wesoło i przyjaźnie. A dowcip zaszczepił we mnie dziadek, który zawsze tryskał humorem, a w którego domu parę ładnych lat mieszkałam. Miałam bliżej do szkoły podstawowej i do gimnazjum. Uwielbiałam go. Dorastając w tak wesołej atmosferze, nie mogłam chyba być inna. Później towarzystwo artystów pomogło mi zachować tę pogodę ducha i poczucie humoru. Natomiast jej życie uczuciowe było, uwaga, uwaga, prognoza pogody, burzliwe. Swojego pierwszego męża poznała w latach 60. w Bydgoszczy, w pracy, nawet dzisiaj wspomniałam już raz o nim. Był to reżyser teatralny Andrzej Ziębiński. Andrzeja Ziębińskiego poznałam na premierze Pani Prezesowej w Bydgoskim Teatrze Polskim w 1964 roku. Owocem tej miłości jest syn Marcin, który także został reżyserem. I dzięki niemu jestem babcią, mówiła w wywiadzie dla Życia na gorąco retro w 2020 roku. Para potem wspólnie przeprowadziła się do Warszawy, a pani Krystyna bardzo dobrze się tutaj odnalazła, bo już wtedy też była ta popularność, no i wiecie, jak popularność i sympatia, to i były z tego profity. W tamtych latach na hali Mirowskiej dostawałam towary spod lady, bo jak mówiły ekspedientki, musiałam nakarmić dobrze synusia, odpowiadała. A teraz przeniesiemy się do działu plotki, ponieważ jak sobie wpiszecie właśnie nazwisko pani Krystyny, to często wam wyjdzie informacja: romans z Janem Englertem. I że to właśnie z tego powodu rozpadło się jej małżeństwo. Ja też to przeczytałam, ale jak to ja, doczytałam więcej, zagłębiłam się i chciałam znaleźć jakieś potwierdzenie u źródła. No i znalazłam.
Pani Krystyna komentowała to tak. Kiedy mój związek z mężem zaczął się rozpadać w 1972 roku, przyjechaliśmy do Warszawy i zagrałam w telewizyjnej sztuce z Jankiem Englertem, co skończyło się niewinnym flirtem. Nigdy nie byliśmy parą, chociaż krążą takie plotki. Plotkami jednak nie jest to, że zanim założyła po raz kolejny rodzinę, był inny związek. Zanim wyszłam drugi raz za mąż, byłam jeszcze w związku z pisarzem Andrzejem Pastuszkiem. Później założyłam nową rodzinę i od ponad 40 lat jesteśmy razem, w szczęśliwym związku. Tak, pani Krystyna świetnie sprawdzała się także w roli mamy. Z drugiego małżeństwa ma drugiego syna, który znowu poszedł w ślady taty i został pilotem, ponieważ drugim mężem pani Krystyny był właśnie pilot lotu. Ale zanim o tym opowiem, wróćmy jeszcze trochę do tego życia artystycznego, tak będziemy to przeplatać. Aktorka nie chciała powiedzieć ostatniego słowa, uwielbiała swój zawód, on przez lata zapełniał jej czas, ale przyznała, że też dla dojrzałych kobiet w kinie niestety nie ma zbyt wiele miejsca. Zapomina się o starych aktorkach, przychodzi nowe pokolenie. Ja sobie zawsze dawałam radę w dubbingu. Akurat to czułam, ale nie do wszystkiego się człowiek nadaje. Nie odzywają się, a ja nie chodzę nigdzie, nie wpycham się na castingi. Dla starych nie ma za dużo ról, mówiła w wywiadzie dla Dziennika Polskiego w 2015 roku. Czekam na swojego Nikifora, ale to nie jest takie proste, dodawała nawiązując do roli Krystyny Feldman. Najlepiej się czuję, gdy gram i jestem potrzebna, a najgorzej wypadam w roli emerytki, mówiła pani Krystyna. A jeśli chodzi o dubbing, to możecie ją kojarzyć z Pszczółki Maj czy ze Smurfów, czyli z bajek mojego dzieciństwa. Pani Krystyna grała też niemal do końca. Występowała w Och Teatrze, a za swoje zasługi w 2019 roku została odznaczona srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Jak wam powiedziałam, pani Krystyna przez 40 lat tworzyła szczęśliwe małżeństwo, mówiła, że przepisu na to nie ma, choć zdradzała, że być może ta tęsknota czasem pomaga, ponieważ jak wam powiedziałam, jej mąż był pilotem. Wiesław Szyszko był szefem pokładu w locie. I ciągle latał po świecie, więc pół roku go nie było w domu. Ja dużo pracowałam i kiedy na świat przyszedł syn, w wychowaniu dzieci pomagały mama i teściowa. Dziś cieszymy się kolejnym wnukiem, mówiła w ubiegłym roku w wywiadzie dla Interi. I na pewno nie ma co ukrywać, że też dzięki temu, że miała tak dużo czasu, to mogliśmy ją w tak wielu filmach i serialach podziwiać, ale pani Krystyna też to, że mogła grać do samego właściwie końca i była w takiej świetnej formie, zawdzięczała sobie, swojej rutynie i sportowi. Może dlatego nie ukrywałam swoich lat, bo zawsze jakoś młodziej wyglądałam. Z tego powodu interesowali się mną młodsi mężczyźni. Długo udało mi się zachować dobrą formę i zdrowie. Myślę, że wszystko dzięki pogodzie ducha, którą wciąż w sobie mam. Aktywności i nie tylko zawodowej, ale też fizycznej. Przez 9 lat uprawiałam sport wyczynowo, a potem rekreacyjnie. To mi dużo dało, a teraz, kiedy moi rówieśnicy pytają mnie, jak w tym wieku zachować tyle radości życia, odpowiadam: seks i alkohol gwarantem pogodnej starości. I mimo swoich 81 lat wciąż czekam na propozycje zawodowe. No i jak widzicie, trudno i smutno naprawdę jest podawać informacje o śmierci tak pozytywnej i do końca aktywnej, pogodnej osoby. Niestety taką informację podał Związek Artystów Scen Polski. Aktorka zmarła w szpitalu po ciężkiej chorobie. 2 lata temu świętowała 60-lecie pracy artystycznej. I tak jak wam powiedziałam we wstępie, niespełna 2 tygodnie wcześniej przed panią Krystyną świat opuścił również jej mąż. Wiesław Szyszko zmarł 1 września. Przeżyli razem ponad 40 lat. Mówi się, że ludzie, którzy bardzo, bardzo się kochają, często odchodzą w podobnym czasie, ponieważ nie wyobrażają sobie życia bez siebie na tym świecie. Oczywiście nie ma tu reguły, ponieważ są związki, które przecież przez lata bardzo się kochały, gdzie jedna połowa bardzo cierpi po odejściu drugiej, ale myślę, że jest w tym jakiś romantyzm i szczerze mówiąc, myślę, że dla wielu osób jest to zbawienne, bo faktycznie świat bez tej drugiej połówki, z którą cały czas się było w kontakcie, cały czas się żyło, na pewno jest trudny do zniesienia i z tego, co do mnie pisaliście, wiele i wielu z was wie, o czym mówię i myślę, że sama bym sobie tego na pewno nie życzyła, więc oczywiście rodzina cierpi podwójnie, ale jest w tym też jakaś pozytywna strona. Na pewno pozytywne będzie również to, jak wy wspomnicie na swój sposób panią Krystynę w komentarzach. Napiszcie swój ulubiony film, serial, a może sztukę teatralną, a może także rolę dubbingową, z którą najbardziej ją utożsamiacie, która najbardziej zapadła wam w pamięci. Pamiętajcie także, żeby zasubskrybować mój kanał, jeśli chcecie towarzyszyć mi tu na co dzień. Łapka w górę,
albo funkcja podziękowań. Jeśli dzisiejszy odcinek bardzo Wam się podobał, będzie dla mnie świetną nagrodą. I pamiętajcie, że jestem w social mediach. Na Facebooku jest grupa przyjaciół kanału Pauli Rodak. Tam również możecie proponować mi tematy odcinków. Tam dużo artykułów wrzucacie, dzielicie się nimi na temat życia gwiazd. Wspominamy wspólnie gwiazdy kiedyś popularne, ale również mówimy o tych dzisiejszych, więc myślę, że dla każdego, kto interesuje się taką show biznesową tematyką, jest to fajne miejsce i serdecznie Was zapraszam, żebyście tam byli razem ze mną, no i już niedługo tutaj w kolejnym odcinku, który już za kilka dni, także do zobaczenia, kochani, trzymajcie się, cześć!